Czy w przyszłym roku będziemy mogli pojechać do Korei Północnej? Czy pandemia zostanie opanowana przez szczepionki i czy Korea Północna się otworzy? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku, bo otrzymuję od Was wiele, wiele wiadomości właśnie w tej sprawie. Chciałem Wam także przedstawić 10 rzeczy, miejsc, które chciałbym odwiedzić w Korei Północnej, jak tylko będzie to możliwe. Witam wszystkich agentów na pozdro.krld, jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. Na tym kanale zajmujemy się wszystkim, co dotyczy Korei Północnej. Nazywam się Emil Truszkowski. Weźcie swój ulubiony napój, może być kawa, jak widzicie, mam bardzo dużo kawusi. Ostatnio chyba za dużo tej kawusi piję. I porozmawiamy o tym, czy w przyszłym roku pojedziemy do Korei Północnej. Od razu lepiej. Słuchajcie, rok 2020 nie był najlepszy. To chyba możemy się zgodzić. Dokładnie rok temu byłem w Pjongjangu, byłem w Korei Północnej, naszej sylwestrowej wycieczce. Ja jest zajebiście! Co? Jest zajebiście! Super fajnie! Miałem wiele, wiele planów na ten rok, 2020. Spodziewałem się dwóch, trzech wyjazdów. Miałem już naprawdę listy. Miałem dużo osób chętnych na kolejne epickie wyprawy. Chciałem zrobić moją 10. wycieczkę do Korei Północnej. Naprawdę epicką. Dwutygodniowy, długi wyjazd przez całe KRLD. No jak wiadomo, wszystko to troszkę się pozmieniało bardzo szybko. Czy w przyszłym roku, w 2021 roku, będzie można pojechać do Korei Północnej? Szczerze, moim zdaniem nie. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, Korea Północna bardzo, bardzo pilnuje, żeby nikt chory nie wjechał do kraju. Jak wiecie, oficjalnie tam nie ma żadnych zachorowań na koronawirusa i możecie być pewni, że oni nie dopuszczą do tego, żeby ta choroba im się rozprzestrzeniła z powodu jakiegoś turysty, więc na pewno będą dalej to mocno kontrolować, jeśli chodzi o turystykę. Po drugie, pojawił się ten zmutowany wirus w Europie i już teraz w Azji, więc to także może opóźnić ewentualnie otworzenie Korei Północnej. Dobrą wiadomością jest to, że są to szczepionki, natomiast no, Korea Północna, moim zdaniem, jeśli będzie otwierała się na turystykę, to będzie wymagała jakiejś formy właśnie zabezpieczenia się, czyli może nawet szczepionki. Oczywiście to są tylko moje wyłącznie domysły, nie mam żadnych informacji z Pjongjangu odnośnie formy otwarcia Korei Północnej, kiedy zostanie otwarta Korea Północna i na jakich zasadach. Pytacie się mnie, dlaczego niektóre biura podróży promują swoje wycieczki na przyszły rok. Na przykład jak pójdziecie na stronę Koryo Tours, jest to jeden z największych operatorów turystycznych, który organizuje wycieczki do Korei Północnej, to Koryo Tours, słuchajcie, ma wycieczki na styczeń 2021. 5-9 stycznia Koryo North Korea Budget Tour Winter. Mają 3 wycieczki zaplanowane na luty, marzec 2 wycieczki, kwiecień 6 i tak dalej, i tak dalej. Mają cały grafik rozpisany na przyszły rok. Podobnie jest w Young Pioneer Tours, jest to także jedna z większych firm, która organizuje wjazd do Korei Północnej. Oni mają wycieczki już tutaj rozpisane na luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, cały rok, dosłownie cały rok. Czy to oznacza, że te wycieczki się odbędą? Nie. Po prostu biura podróży, wydaje mi się, oni nie tracą nadziei. No, oni stracili cały biznes. Nie tracą nadziei i cały czas prowadzą zapisy na wycieczki i swoją formę promocji. Po prostu tak, jakby to cały czas się odbywało, jakby te wycieczki się normalnie odbywały. Więc dlatego są informacje o ich wyjazdach na stronie, żeby nie były to po prostu puste strony. Zbierają pewnie zapisy od klientów, ale z informacją, że no prawdopodobnie ta wycieczka nie zostanie zrealizowana. Więc oni są po prostu gotowi na ewentualne otwarcie Korei Północnej. Jak tylko Korea Północna się otworzy, to cyk, ok, mamy tutaj już bazę klientów, którzy chcą jechać i wyślemy ich w jak najszybszym czasie. Więc nie sugerujcie się tym, że duże biura podróży mają wycieczki w swoich grafikach, no bo to wcale nie oznacza, że one się odbędą. Ja tak samo na razie nie planuję żadnych wyjazdów, bo po prostu nie ma to moim zdaniem żadnego sensu, nie wiadomo kiedy się Korea otworzy. Bardzo dziękuję za wszystkie maile od osób, które chciałyby ze mną pojechać do Korei Północnej, no ale no, na razie po prostu was wpisuję na listę zainteresowanych, listę mailingową.
mój mail podany jest na dole, możecie zapisać. I jak tylko będzie to możliwe, to oczywiście was poinformuję i mam nadzieję, że uda się taki wyjazd zorganizować. Jeszcze mam trochę odcinków z wyjazdu sylwestrowego, one się wkrótce pojawią na kanale, więc mam nadzieję, że wam się będą podobały. Przypominam, że odcinek sylwestrowy został opublikowany już w styczniu, rok temu. Możecie go obejrzeć, bo to jest 40 minut epickiego odcinka, koniecznie go zobaczcie, link podaję także na dole, bo to był naprawdę super odcinek, w ogóle ta seria była też bardzo ciekawa i mam nadzieję, że jeszcze pozostałe odcinki wam się spodobają. Natomiast co ja bym chciał zrobić po powrocie do Korei Północnej, jest tych 10 rzeczy, które sobie rozpisałem, które chciałbym zrobić w Korei Północnej jeszcze, to są takie rzeczy, które brakują mi na liście osiągnięć, achievementów, które no już uzyskałem podczas moich 9 wyjazdów do Korei Północnej. Numer 10, zacznijmy od końca listy. Festiwal piwa Taedonggang. Ta impreza odbyła się tylko raz dla turystów, była dostępna i chyba w tym roku się też odbyła. Mój kolega wrzucał na stronie DPRK 360 zdjęcia z festiwalu piwa Taedonggang w Pyongyangu. W tym roku, w trakcie kwarantanny całej Korei Północnej, odbył się ten festiwal. Jest to dość zadziwiające, że teraz zorganizowali taką imprezę, a normalnie w ciągu ostatnich kilku lat tej imprezy nie robili i ją ciągle odwoływali. Jest to bardzo dziwne. No mam nadzieję, że w końcu ona się odbędzie, jak my będziemy mogli na nią pojechać, bo jest tam super atmosfera, fajnie to wygląda, może będą jakieś gadżety, pamiątki związane z piwem Taedonggang. Myślę, że to dla wszystkich fanów piwowarstwa jest to niesamowita wyprawa, plus jeszcze można by to połączyć z wizytą w browarze Taedonggang, gdzie byłem w zeszłym roku z browarem Pinta. Numer 9. Chciałbym odwiedzić miasto Sinijiu na granicy z Chinami. Ja tam tylko przejeżdżałem przez to miasteczko, ale wiem, że jest możliwe odwiedzenie tego miejsca. Rzadko tam turyści z zachodu jeżdżą, głównie są tam turyści z Chin, którzy przejeżdżają dosłownie po prostu autobusem przez ten most przyjaźni. Zwiedzają Sinijiu przez 1 lub 2 dni i wracają z powrotem do Chin. Bardzo mało jest wycieczek organizowanych w ten region. Jest to dość ciekawe miejsce, bo tam się styka Korea z Chinami i chciałbym zobaczyć, jak ten region się zmienia i co można tam ciekawego przeżyć. Numer 8. Chciałbym zobaczyć granicę z Rosją lub wjechać do Rosji przez tą granicę z Korei Północnej. Byłem niedaleko tego miejsca w Rason, ale nie udało nam się dojechać do granicy, bo nam zabrakło czasu. Jest możliwe przejechanie z Korei Północnej pociągiem do Rosji. Dostałem kiedyś nawet rozpiskę z Pyongyangu tych pociągów, tam chyba 2 czy 3 razy w miesiącu one jeżdżą. Tylko dostałem to z taką adnotacją, że te pociągi potrafią się spóźnić 24-48 godzin dosłownie. Czyli bardzo trudno jest tak naprawdę zaplanować ten wyjazd, bo nie wiadomo, czy to będzie wszystko sprawnie szło, czy ten pociąg odjedzie, czy nie odjedzie. Tam jest generalnie, ten pociąg jedzie przez całą Koreę Północną. Uwierzcie, tam jakość torów i trakcji i w ogóle infrastruktura jest trochę słaba w porównaniu do tej linii między Pekinem a Pyongyangiem, gdzie normalnie turyści przyjeżdżają. I dosłownie możecie stanąć gdzieś w polu i no nie dojedziecie na czas. Ciężko jest to trochę ogarnąć, ale nie zabyła przygoda. Więc jest to coś, co chciałbym kiedyś zrobić. Numer 7. Kamienna rzeka nad Hamhun. Jest to dość niezwykłe miejsce. Piękny park krajobrazowy nad Hamhun, głęboko w górach. Jest to ciekawostka. Najdalsze miejsce w tym regionie, do którego można pojechać autobusem z Pyongyangu. Dalej już się autobusem po prostu nie da pojechać, bo tam nie wpuszczają już obcokrajowców, albo drogi są tak fatalnej jakości, że po prostu się nie da przejechać normalnie autobusem. Więc trzeba było pchać chyba przez te chaszcze, dosłownie. I to jest najdalej, jak się da dojechać autobusikiem. Jak już ktoś chce jechać tam dalej na północ Korei Północnej, w region Chilbo czy tam Rasą, to już trzeba polecieć samolotem do lotniska w Orang. Nie da się przejechać autobusem przez ten region. Możliwe, że tam są jakieś bazy, możliwe, że po prostu akurat nie chcą tego regionu pokazywać i on po prostu nie jest otwarty dla turystów. Kamienna rzeka wygląda dość ciekawie na zdjęciach i to jest de facto, tak jak nazwa wskazuje, kamienna rzeka. Jest jakby rzeka samych kamieni, potem chyba woda płynie też. No jest to ciekawe zjawisko, nigdy czegoś takiego nie widziałem, chciałbym to miejsce odwiedzić. Numer 6. Zobaczyć w końcu paradę wojskową w Korei Północnej. Jest to coś, co było na moim bucket list od samego początku, ale no nigdy mi się nie udało pojechać na taką paradę. Parady zazwyczaj są organizowane na 5-lecie jakiejś rocznicy, na przykład założenia partii, założenia KRLD. Jeśli jest to okrągła rocznica, na przykład 70-75 lat,
to jest duża szansa, że będzie wielka parada wojskowa i turyści także mogą ją zobaczyć. To nie oznacza, że was postawią na placu Kim Il-sunga, bo tam zapraszają tylko gości, dyplomatów, którzy mieszkają w Pjongjangu. Turystów raczej tam nie postawią, ale gdzieś tam po drodze będziecie mogli zobaczyć te czołgi, rakiety i żołnierzy maszerujących i to może być ciekawe doświadczenie, chciałbym to kiedyś zobaczyć na własne oczy. Numer 5. Narty w ośrodku Masinryon. Ja byłem w Masinryon 2-3 razy. Piękny ośrodek narciarski w samym środku gór po drodze do Wonsan. Tam jest 10 stoków, przepiękne stoki o różnym poziomie trudności. Jest też kolejka na szczyt. Jest to naprawdę fajny kurort narciarski. Chciałbym tam kiedyś pojechać na zimę, żeby pojeździć na nartach. Myślę, że to by była ciekawa przygoda. Można ten wyjazd połączyć tak z urodzinami Kim Jong-ila, które są 16 lutego, więc mam nadzieję, że kiedyś uda się zorganizować taki wyjazd. Numer 4. Nowy ośrodek czasowy w Wonsan. To już jest zbudowane od kilku lat. Miało już być zbudowane dawno temu, ale no, troszkę się opóźniło. Nie wiem, w jakim teraz stanie jest ten obiekt. Jak ostatni raz widziałem zdjęcia, no to tam już to wykańczali niby, ale w środku pewnie jeszcze puste są te hotelowe pokoje, więc pewnie na tym jeszcze siedzą. Generalnie gigantyczny projekt, wiele 4-5-gwiazdkowych hoteli. Wygląda to naprawdę super. Lotnisko obok. Więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że będzie można polecieć samolotem z Pjongjangu do Wonsan, wylądować na tym lotnisku i od razu was przewiozą do tego pięknego ośrodka, plaże, wycieczki po okolicy, w ogóle tramwaj mają tam zbudować nowoczesny między Wonsan a tym całym ośrodkiem. Więc jest to ciekawe miejsce, które chciałbym zobaczyć. Ewidentnie widać, że Korea Północna inwestuje mocno w ten region i chce, żeby ten region się rozwijał pod względem właśnie turystyki, żeby zarabiać gruby hajs na turystach w przyszłości. Jak już zdejmą sankcje gospodarcze i więcej turystów będzie mogło tam jeździć. Numer 3. Kurs językowy w Pjongjangu. Bardzo bym chciał pojechać do Korei Północnej, nauczyć się wreszcie porządnie mówić po koreańsku, bo to trochę wstyd, żeby wasz wielki wódz jeszcze dobrze nie mówił po koreańsku. I mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda. Na razie chyba najszybciej to mi się uda pojechać do Seulu na kurs językowy tak na miesiąc. Chciałbym pojechać w przyszłym roku na taki kurs. Będę zbierał fundusze na ten cel za jakiś czas. I pouczyć się trochę podstaw koreańskiego, wyłapać te podstawy już tak porządnie. Oczywiście będę robił vlogi i streamy. Zapraszam także na Twitcha, na moje streamy z Japonii. Zrobimy streamy z Korei Południowej, a potem pewnego dnia pojadę także, mam nadzieję, na kurs językowy do Pjongjangu, żeby się nauczyć w końcu poprawnie po koreańsku mówić, a nie w tym seulskim dialekcie. Numer 2. Ponowna wizyta na górze Paegdu. Chciałem na moją 10. wycieczkę do Korei Północnej pojechać oczywiście na górę Paegdu, zrobić epicki przejazd przez całą Koreę Północną, przez wszystkie lotniska, przez wszystkie najciekawsze miejsca i regiony. I mam nadzieję, że jeszcze raz pojadę na górę Paegdu, żeby zobaczyć, coś tam się zmieniło, tam był remont tych ośrodków czasowych. Całe miasteczko Samgyeon zostało przebudowane od podstaw, więc wygląda to zupełnie teraz inaczej niż kilka lat temu odwiedziliśmy górę Paegdu. I numer 1 to jest takie marzenie od wielu, wielu lat. Przebiec maraton w Pjongjangu. Ten maraton zawsze mi jakoś umykał po prostu i bardzo żałuję, że na niego nie pojechałem, tylko po prostu, żeby przebiec ten maraton już nawet bez organizacji wycieczki, bo ja przebiegłem maraton już w Tokio, w Seulu, w Pekinie, brakuje mi tylko Pjongjangu. Jak wiecie, ja jestem zapalonym biegaczem, lubię biegać. No ostatnio trochę już mniej maratonów robię, ale dla Pjongjangu to zrobiłbym oczywiście wyjątek. Jest to super impreza. Ponad 1000 obcokrajowców bierze udział co roku w tym wspaniałym wyścigu. Jest super atmosfera, możecie biec przez całe miasto, przybijać piątki z mieszkańcami Pjongjangu. Jest naprawdę ekstra i chciałbym bardzo tam pojechać, nagrać z tego vloga, z mojego biegu i oczywiście skończyć pełen maraton. Więc trzymajcie kciuki, żeby to się kiedyś udało. Co ciekawe, także biura podróży na 2021 rok także mają w ofercie maraton w Pjongjangu, ale ja bym na to nie liczył i ja bym się na to nie zapisywał, więc na razie odpuśćcie sobie. Więc tak wygląda lista 10 rzeczy, miejsc, które chciałbym zrobić, odwiedzić po otwarciu Korei Północnej na turystykę. Mam nadzieję, że uda się kiedyś tam pojechać ponownie. Mam nadzieję, że nasza Hanka będzie na nas czekać, że nie została wywalona z pracy albo nie zmieniła branży, bo inaczej będzie nam smutno. Największym marzeniem to oczywiście jest jednak spotkać naszego towarzysza Kim Jong-nama. Nie wiem, gdzie on jest, nie wiem, co on robi. No, moim takim skrytym marzeniem po prostu jest, żeby kiedyś go spotkać jeszcze raz i przybić piątkę, napić się z nim browarka i po prostu sobie usiąść, pogadać. To by było naprawdę niesamowite doświadczenie i
no jest to coś, co to marzy mi się naprawdę. Bym się mega wzruszył, jakbym go zobaczył ponownie, bo jak wiecie, nie mam z nim żadnego kontaktu, a uważam go za mojego przyjaciela, co by nie wszystko. Wiem, że to dla niektórych może naiwnie brzmi, ale ja czułem, że miałem z nim naprawdę dobry kontakt i uważam go za swojego przyjaciela w Korei Północnej. I życzę mu wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i że u niego jest wszystko w porządku i że jest szczęśliwy, cokolwiek teraz w życiu robi. W przyszłym roku także chciałbym troszeczkę rozruszać mój portal pozdro.skr.ld, rozwinąć go, żeby było więcej newsów, szczególnie na Facebooku, na blogu oraz tutaj na YouTubie, więcej newsów związanych z Koreą Północną. I zaczynam szukać teraz osób, które chciałyby ze mną współpracować, które chciałyby pomóc przy tym projekcie, więc jeśli jesteście zainteresowani, to napiszcie mi maila, tu jest podany mail na ekranie lub na dole pod tym filmem. Napiszcie do mnie maila i będę się odzywał do osób, które chciałyby współpracować, pomóc mi w pisaniu newsów, wrzucaniu na Facebooka, na fanpage. Na razie się pytam głównie moich patronów, bo tam jest dużo osób, które się interesują tematem Korei Północnej. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają na Patronite. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli stworzyć najlepszy polski serwis o Korei Północnej i dalej opowiadać wam o tym niezwykle ciekawym kraju. Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce w Pyongyangu. Trzymajcie się, cześć!